tronów czeskich, które są figurami jeszcze z końca XVII stulecia. Także tu ładnie widać Zygmunta Burgundzkiego, świętego Wojciecha, świętą Ludmiłę, świętego Wacława i tak mamy patrona katedry z pogutem święty Wit, święty Norbert, my chyba tutaj Jana Nepomucena i świętego Jana Pustelnika. No, proszę. Słuchajcie, tutaj jak zobaczycie w posadzce jest zgrubienie podwyższone z płytą, bo zanim tą część katedry dobudowano, to tutaj znajdowała się kaplica świętego Wojciecha, gdzie były złożone relikwie świętego Wojciecha. Wojciech, jak wiecie, święty, złożony został w katedrze w Gnieźnie. No i dzięki temu Gniezno zostało podniesione do stolicy arcybiskupstwa. No i 38 lat po tym fakcie przyjechał i sprawdził książę Święty Sławu Czerwiskie zabrał do Pragi, bo chciał, żeby Praga też była arcybiskupstwem, no ale ta wycieczka to prawie, że gdzie Praga. W ogóle skandalem się skończyła, bo papież to wręcz chciał Przemysława wykląć. No i Czesi musieli czekać praktycznie do połowy XIV stulecia, żeby stolicę arcybiskupią w Pragi.